Cześć, dzień dobry, witajcie w nowym Daily Vlogu. Za chwilę wybieram się na bardzo ciekawe śniadanie prasowe z dużą dawką super informacji, które chciałabym Wam w sumie przekazać, bo tak sobie pomyślałam, może coś innego, może trochę fajnych informacji od innych specjalistów, może też czegoś się dowiecie, coś będzie dla Was przydatne, więc dlaczego nie? Ale powiem Wam tak, pogoda dzisiaj od rana jest fatalna, po prostu tak leje dzisiaj, tak leje, nie wiem od której godziny, ale w ogóle nie przestaje ten deszcz cały czas, po prostu leje na maksa. Zrobiło się też chłodniej i co mam dzisiaj na sobie, tak szybko Wam pokażę, koszulę z Zary, która ma jakieś 10 lat, albo może i więcej. Założyłam sobie też jeansy takie granatowe z Zary, które też bardzo dobrze znacie, pasek Pinko. No i właśnie, planowo były sandałki, ale że tak leje, bo będę musiała przejść kawałek, to stwierdziłam, że jednak założę sobie te moje krótkie botki. Zaraz się wyszykuję do końca i pokażę Wam resztę stylizacji, ale mam nadzieję, że dzisiaj miło spędzicie czas i to będzie dla Was fajny vlog z dużą dawką fajnych informacji. O, a kto tu przyszedł? Kot tu przyszedł? Halo? Pipeta? Tak, jeszcze muszę jej dać jeść oczywiście przed wyjściem z domu. I jestem gotowa, zakładam kurtkę. Tą ramoneskę, którą przywiozłam sobie z Włoch, którą kupiłam we Włoszech, pokazywałam Wam jakiś czas temu. I do tego biorę moją dużą torbę Furla, ponieważ później po konferencji też chciałabym podjechać na małe zakupy. Muszę podjechać do sklepu zoologicznego, zrobić zakupy dla Pipety. No i ogarnąć jeszcze parę innych spraw, więc duża torba jest mi potrzebna. Ale słuchajcie, tak się prezentuje. Taki look na dziś. Jedziemy! Technika strip jest taka metoda, gdzie pobieramy pasek z tyłu głowy, to powoduje ogromną bliznę i traumatyzujące dla tkanek, ale 10 lat temu i wcześniej tak w ten sposób zrobić się prowadziło. Teraz dzięki technikach i mikroimprowizacji naczyń używamy ostrza, które ma poniżej 1 mm. I jesteśmy w stanie tak wykonać zabieg, że praktycznie nie ma żadnych blizn u takich zabiegów. Zabieg przeszczepu włosów zaczynamy od tego, że pobieramy włosy z tyłu i z boku. Są to takie włosy, które nigdy nie wypadają. Czy u mężczyzn, czy u kobiet, jak pewnie zauważyliście Państwo, te włosy, które są z tyłu i z boku, są do końca życia. I jak my je przeniesiemy, czy za kola, czy szczyt głowy u kobiet, bo tak powiedzmy częściej łysieją, czyli linia włosów jest zachowana gdzieś przy rzucaniu się tutaj pieniędzy. Jakby te włosy, które są z tyłu i które są z boku, w przypadku łysienia androgenowego są z nami zawsze, tak? One wypadają, jak się wypadają. A dlaczego one nie wypadają, proszę powiedzieć? Dlatego, że są niewrażliwe na androgeny, które naturalnie występują w naszym organizmie. To nie powoduje naprawdę, to jest zaraz będzie następne pytanie, że tych androgenów jest dużo, tylko w naturalny sposób jesteśmy na nie wrażliwi. Czyli tak jak u mężczyzn poziom androgenów jest wyższy i każdy mężczyzna tak naprawdę ma w jakikolwiek sposób w pewnym czasie problem z wypadaniem tych włosów. Rzadko kiedy jest mężczyzna, który ma 60 lat i ma tych włosów nie przerzedzonych, czy nie ma zakoli, czy ma bujną czuprynę. Można powiedzieć, że tak naprawdę jest to rzadkość, ponieważ powyżej 80% mężczyzn ma wypadanie włosów lub jest dotknięty łysieniem androgenowym na pewnym etapie. Chcę się upewnić, że te włosy, jeśli je tam przeszczepia z myszkiem, to one zachowują, pochodzą niewrażliwość. Tak jest. Jako taką osobistą właściwość tego konkretnego włosu. Tak, na przykład widzimy starego mężczyznę, który jest całkowicie łysy, ale musicie przyznać, że z tyłu wybiera mięso, tak? Z boku. Czyli niektórzy albo się kolą, żeby to zostało estetycznie, a jeżeli zapuszczam te włosy, to jest rzadkość, to jest tak naprawdę ogromna rzadkość, że te włosy wyglądają równomiernie. Tak się zdarza czasami u kobiet,
Dlatego kobiety należy, o czym będzie rozmawiać pani doktor, bym opowiadać, należy najpierw przediagnozować. Bo o ile wcześniej, jak wypominaliśmy przeszczepy włosów u mężczyzn, to kobiety to był tak naprawdę bardzo rzadka sytuacja, że trzeba było taki przeszczep wykonać. Tak teraz około 10-15% pacjentek z wypadaniem włosów do nas przychodzi i leczenie jest zupełnie inne, bo po pierwsze diagnostyka, po pierwsze znalezienie przyczyny. Bo najbardziej takim popularną chorobą, gdzie kobiety sobie z tego nie zdają sprawy, to jest na przykład z tarczycą, problemy z żelazem i z tego zaczyna się wszystko, ale dodatkowo łysina drogowe może się tylko nakładać. A możecie Państwo nie wiedzieć, a praktycznie każdy problem wypadania włosów, czy każdą przyczynę wypadania włosów jesteśmy w stanie wyleczyć, a na pewno łysiny androgenowe. Jest to skuteczna terapia, bo całość leczenia zamyka się w około 150 zł, a praktycznie każda osoba jest w stanie powstrzymać wypadanie włosów. O czym się nie mówi, bo jak widzimy mężczyznę, który ma zakola, czy kobietę, to najczęściej co stosujemy? Mezoterapię, jakieś filmowe szampony, wcierki, a to nie jest leczenie przyczynowe, to jest leczenie wspomagające, które my sami często zalecamy, ale najważniejsze jest znaleźć przyczynę wypadania tych włosów. Na przykład ja stosuję finasteryt, bo też mam problemy z wypadaniem włosów. Tylko w związku z tym, że zdaję sobie z tego sprawę, że jesteśmy w stanie to zaleczyć, to tak naprawdę terapia, która kosztuje cierpliwość, bo tak naprawdę nie muszę codziennie tę tabletkę wypić, czy co drugi dzień, bo czasami też zapominam, ale koszt terapii 50-70 zł powoduje, że ja być może nie będę sobie musiał nic zrobić tego przeszczepu, to się zdarza, żeby te włosy w ogóle się nie przyjęły. Tak? Najczęściej jest to częściowy przeszczep, jeżeli coś jest nie tak, albo pacjent po prostu ma zbyt duże oczekiwania. No bo jeżeli ktoś jest łysy jak kolano, robimy mu jedną procedurę, że to zaraz wyjaśnię, a ma oczekiwania, że będzie miał włosy takie jak ja albo jego wujek, który albo tak jak on, mając wieku 18 lat, no to jest nierealne podejście, tak? Do tematu. Najczęstsze przyczyny przeszczepu włosów no to takie fluidy, łysiny androgenowe, to jest powyżej 90%. Mężczyźni łysieją w bardzo charakterystyczny sposób, czyli od zakoli przez linię włosów, później cała głowa, okolica potyliczna i boczna zostaje, czy nawet osoby, które są objęte mocno zaawansowanym procesem, to wykonując przeszczep, albo często dwa, bo jeżeli to jest bardzo łysy, to od razu mówimy, że potrzebne są dwie procedury, jesteśmy w stanie temu zaradzić. U kobiet jest i łatwiej, i trudniej, dlatego że u kobiet polega to na tym, że rzadko jest tak, że tych włosów nie ma w ogóle, więc panie od razu oczekują większej objętości. Ale jeżeli na przykład jesteśmy w stanie też leczeniem dobrze zadziałać, bo to rzadko jest tak, że włosy wypadają od razu. Najczęściej one stają się z potrójnych, bo z jednej łyżeczki włosa, z jednej cebulki, tak jak się to potocznie nazywa, wyrastają najczęściej dwie lub trzy. One stają się później cięższe, później stają się pojedyncze. Jeżeli my zadziałamy jeszcze na tym etapie, że te włosy są, one są wystarczająco grube, to tak naprawdę jesteśmy w stanie ten proces odwrócić. Mówi się, że o jeden stopień do dwóch nawet, tak? Czyli jeżeli mamy u mężczyzn na przykład 7 stopniowo od 1 do 7, 7 stopniową skalę, jesteśmy w stanie to cofnąć. Oczywiście, jeżeli włosy są już zawieźnione, są puste myszki włosowe, nie jesteśmy w stanie z nich z tym zrobić. Łysienie androgenowe daje nam świetne efekty. Możecie sobie później Państwo zobaczyć na naszych mediach społecznościowych, czy to na TikToku, przeszczepy wzrostu włosów, jak to wygląda z bliska. Wiadomo, że takiej jakości nie uzyskamy na prezentacji, czy na naszej stronie internetowej. Dobrze zrobiony przeszczep włosów praktycznie nie jesteśmy w stanie odróżnić, czy to jest fryzura przywrócona, czy to jest fryzura, która była z nami od zawsze. Inne wskazania do przeszczepu włosów to jest pozostała część pacjentów, czyli około 15-20%. W kolejności są to dalej kobiety, czyli około 10-15% pacjentów, czyli broda, brwi i próby podjęcia leczenia łysienia bliznowarstwiającego lub blizn. Od razu pacjentom wtedy mówimy, że leczenie jest ryzykowne. Jeżeli tam zauważymy, że w powiększeniu 70-krotnym mamy 4 puste pola, bo takie są kryteria duże, lub te włosy są znacznie cieńsze, to znaczy, że to jest łysienie androgenowe.
Jeżeli są puste pola, to gorzej, jeżeli są cienkie, to lepiej, bo jeszcze jesteśmy w stanie przywrócić objętość tych włosów, czyli grubość, samym leczeniem farmakologicznym. U mężczyzn mamy 7-stopniową skalę, od 1 do 7. Najczęściej pacjenci, którzy przychodzą na czyszczenie włosów, to są pacjenci w skali od 2 do 4. W przypadku skali 5 do 7 zalecamy, żeby to było, były 2 przeszczepy, dlatego że być może nie uda nam się uzyskać takiej gęstości, które pacjent by oczekiwał od nas. Analiza 100 pacjentów w klinice. Tak jak wspominałem, najczęściej są to osoby z nasileniem od 2 do 4 stopnia, to jest znaczna grupa pacjentów. Pacjenci są źle leczeni. Pacjenci nie wiedzą o tym, że jest skuteczne leczenie i jest ono niedrogie, bo na 100 pacjentów tylko 12 pacjentów, a ten odsetek tak czy tak wzrasta, bo jeszcze 10 lat temu było jeszcze mniej, jest prawidłowo leczony za pomocą finasterydu. Bo finasteryd hamuje wypadanie włosów, czyli hamuje konwersję hormonów, które indukują wypadanie włosów, a znaczna część jest leczona przez trychologów, bardzo dużo trychologów ma wysokie kompetencje, ale też bardzo dużo trychologów nie ma kompetencji, dlatego że musicie Pani wiedzieć, że jeżeli Pani by chciała zostać trychologiem, czyli każda z Was, zapisujecie się na kurs weekendowy, płacicie jakieś tam pieniądze i po 3 dniach ktoś z Was robi trychologa. I po pytaniu, jaka to jest wiedza, tak? Nie no, wiem, ale taka jest prawda. Kurs trychologiczny to jest szaniowy kurs. Czasami są szkoły dwuletnie, jest to rzadko, ale najczęściej to osoby, które są po jakichś weekendowych kursach. Wiadomo, coraz więcej populacji ma problemy z nosieniem, więc jest to dla nich skuteczny, dobry sposób na zarobek. Bo ja to tak traktuję, bo jeżeli ktoś się podejmuje takiej dziedziny trudnej w poprzedniach, no to szacunek w sensie negatywnym do takiej osoby, bo jest to trudne leczenie. Tak? A pacjenci, którzy są leczeni w sposób niewłaściwy, oni tracą czas, tracą pieniądze, bo jeżeli łysienie jest agresywne, czyli tak naprawdę dzisiaj mam zapala i idę do osoby, która by mi z tym pomogła, ona mi daje preparaty, które nie działają, a jednocześnie daje mi nadzieję, ja przez 3 lata tracę bardzo dużo tych włosów, przechodzę później do specjalisty, żeby mi pomógł, to ja już nie mam tych włosów, które mógłbym mieć, prawda? Czyli to jest trochę nieprawda. Oczywiście jest też grupa pacjentów, która nie chce stosować tablety, bo twierdzi, że to chemia, że to nie zdrowa, że wątroba. I okej, to wtedy tak, no to jest uczciwie powiedziane, że nie chce pan brać leczenia, będziemy stosować coś innego, bo cierpi, mezoterapię, preparaty też działają, tak? Ale to nie jest leczenie przyczynowe, tylko to jest leczenie wspomagające. Jak wygląda nasza droga pacjenta, która przychodzi do lekarza? Jeżeli są to kobiety, to diagnostyka jest zupełnie inna. Jeśli chcemy tutaj skupić na panach, to kobietach powie pani doktor. Przychodzi pan, nie musi się przygotować. Jeżeli chce przyjść na konsultację, jest 100% przygotowany, może zrobić badanie krwi, które może też wykonać z nim konsultacji. Żeby włączyć leczenie, nie jest wymagane, żeby te badania zrobić. To są badania testosteronu, to są badania tarczycy. U mężczyzn jest to bardzo rzadka choroba, ale jest to tylko poglądowe, żebyśmy zobaczyli, czy coś dolega i czy po 3 miesiącach stosowania terapii coś się zmienia w naszych parametrach krwi. Tak? Żebyśmy mieli to po prostu pod kontrolą. Ale jeżeli ktoś nie chce robić badań, nie ma takich krytycznych, że muszą sobie te badania wykonać, są tylko zalecane. My włączamy finasteryd i minoxidil lub minoxidil i finasteryd. Ja standardowo jestem bardziej sceptem za finasterydem, bo uważam, że jest bardziej skuteczny i jestem do niego bardziej przekonany, a najczęściej włączam od razu 2 preparaty. To jest to właściwe leczenie. Należy pamiętać, że po minoxidilu włosy mogą bardziej wypadać w początkowym okresie. Nie dlatego, że zaczynają wypadać, bo coś się dzieje, tylko dlatego, że włos przechodzi w inną fazę. My na głowie mamy włosy, które są w różnych fazach, tak? Czyli cień wypada, cień odrasta. W fazie anagenu, czyli te, które mamy, to jest 85%. I stosując minoxidil, następuje zmiana fazy, cień włosów może częściowo wypadać. To jest najgorszy moment, żeby odstawić leczenie, dlatego że w momencie wypadania tak naprawdę dopiero działa. Po 6 miesiącach sprawdzamy, jak to leczenie wygląda. Najczęściej już powinna być faza stabilizacji. Bardzo rzadko jest faza poprawy.
Jeżeli nie ma stabilizacji, a jest pogorszenie, to wtedy modyfikujemy to leczenie, czy włączamy leczenie drugiego rzutu, czy włączamy dodatkowy czy suplement, zwiększamy dawkę. To jest kwestia dyskusji, na ile ten efekt się pogorszył, czy to może jednak jest efekt stabilizacji i pogorszenia pomimo cydilu, wtedy dalej czekamy. Leczenie farmakologiczne działa dopiero po roku, po dwóch latach, więc wtedy jest maksymalny efekt, więc to są zabiegi z założenia, które wymagają cierpliwości. To nie jest tak jak z implantami, że wsadzamy, to od razu widzimy efekt, jest opuchlizna, ewentualnie piersi układają się po dwóch czy trzech miesiącach, tylko do włosów czuje cierpliwość. I tak jak włosy na co dzień farbujemy i chodzimy do fryzjera, tak samo jest leczenie, tak? Czyli dotyczne części nas do końca życia. Zdarzają się fazy stabilizacji, ale najczęściej z tymi rękami już się musimy zaprzyjaźnić. Ponieważ jakby problem leczenia dotyczy coraz młodszego pokolenia, coraz młodsze kobiety tak naprawdę zgłaszają się z tym problemem do dermatologów. Jak również wynikać może to i z diety, ale też ze zmiany zachowań. Dużo kobiet, bo taki trend, zagęszczało włosy, doczepiało. To jednak myślę, że też spowodowało pewne konsekwencje. Jestem specjalistą dermatologiem oraz lekarzem, który zajmuje się na co dzień medycyną estetyczną i trychologią. Chciałam tak jakby wspomnieć, że mamy dwa rodzaje leczenia. Łysienie możemy podzielić na łysienie bliznowacyjące, niestety takie, które musimy bardzo szybko zdiagnozować, bo opóźnienie w diagnozie niestety spowoduje, że po prostu będziemy mieć bliznę i wręcz zamknie nam to w pewien sposób dalsze możliwości i zostanie nam jedynie przeszczep w bliznę, bo to na szczęście czasem się udaje. Albo mamy łysienie niebliznowacyjące, które jest dużo częściej powodem zgłoszeń się do nas. I to jest właśnie najczęściej łysienie kolagenowe, z którym mamy do czynienia po jakichś restrykcyjnych dietach, po infekcjach. Mieliśmy bardzo dużo łysienia kolagenowego po COVID-zie, też po ciążach i łysienie androgenowe, z którym mamy coraz częściej właśnie do czynienia. Wiąże się bardzo mocno z hormonami oraz też z procesem starzenia polifon, gdzie u kobiet jakby te spadki estrogenów są znaczące. I łysienie plackowate, które jakby też jest chorobą, która dotyka zarówno młodzież, dzieci, jak i dorosłych. I tutaj najczęstszym skutecznym rozwiązaniem łysienia plackowatym są leczenie biologiczne, jak inhibitory, które niestety w Polsce na ten moment dostępne są jedynie w badaniach klinicznych, które jakby oferujemy w ośrodku. Jeżeli mamy trudny przypadek, bo tak można powiedzieć, bardzo często musimy już pobrać biopsję, czyli fragment skóry, zbadać go pod mikroskopem, aby postawić właściwą diagnozę. To nie jest tylko oglądanie, stąd tak bardzo ważne jest, żeby w momencie faktycznie problemu musimy zgłaszać się do lekarzy. Tutaj jakby nie chciałabym, żeby to wybrzmiało, że ujmuję rolę tryfologa, bo on też jest bardzo ważny, bo on bardzo zna się na skórze, ale jednak, żeby postawić diagnozę, powinien to być lekarz, a później uzupełniona komplementarna terapia, czy też współpraca z tryfologiem, żeby zadbać o jakość skóry głowy. Na takiej pierwszej konsultacji musimy zebrać starannie wywiad z pacjentem, przeanalizować bardzo często badania z krwi oraz właśnie obejrzeć skórę głowy po powiększeniu i zakwalifikować pacjenta tak naprawdę w jakim stopniu albo jak bardzo agresywny już ma stopień zaawansowania łysienia. Do tego, jeżeli chodzi o łysienie androgenowe, służą nam dwie skale. Diagnostyka łysienia naprawdę jest skomplikowana. Tu musimy jakby wejść w środek pacjenta. Musimy przeanalizować, jak długo ten proces trwa, jak wyglądał proces łysienia w rodzinie. Czy ta pacjentka ma podłoże genetyczne? Większość też procesów łysienia to jednak geny, plus dodatkowo właśnie zaburzenia hormonalne, jakieś czynniki środowiskowe, czynniki zewnętrzne. Więc kiedy mamy już tą skrupulatną analizę, stawiamy rozpoznanie. Leczenie, oczywiście mamy wytyczne, ale cały czas jakby jesteśmy otwarci na nowości. Pacjenci też jakby sami do nas często przychodzą i też jakby mają na siebie jakieś
sposób albo plan. I tutaj bardzo dużo jest kluczowe zbudowanie zaufania, żeby to leczenie było skuteczne. Ponieważ w przypadku usienia androgenowego u kobiet, szczególnie to często mówimy leczenie na całe życie, ponieważ tak ono jest skuteczne, jak długo się leczymy. Bardzo często w momencie, kiedy pacjent stwierdzi, że przerywa leczenie, znowu zaczyna być regresja, jeżeli chodzi o odrost. I tutaj musimy zbudować bardzo dobrą relację z pacjentem, zbudować wzajemne zaufanie, porozumienie, bo tylko wtedy mamy tak zwany compliance w leczeniu. Jeżeli pacjent będzie miał wątpliwości albo sam nie zaakceptuje tej terapii, bardzo często trafia z gabinetu do gabinetu, szuka lepszych rozwiązań, tak naprawdę standardy i leczenie jest jedno. Dzisiaj mamy już udowodnione leczenie, jeżeli chodzi o minoksydil miejscowy. Pewnie znane, ponieważ jakby reklamy możemy zobaczyć w telewizji. Mamy udowodnione skuteczność też leczenie lekiem finasteryd. Kobiety często się dziwią, ponieważ jest to lek zarejestrowany na prostatę, więc czasem jest taka chwilowa niepewność, czy pani doktor nie popełniła błędu, wpisując mi lek na narząd, którego ja nie mam, albo telefon, więc to też trzeba przegadać z pacjentem na konsultacji. Leczenie spironolaktonem, znowu lek na nadciśnienie, dlaczego ja mam go brać, dlaczego mam go całe życie. Ale to ten lek jest tak naprawdę skuteczny w leczeniu antyandrogenowym i pozwala zahamować proces łysienia. Leczymy też dutasterydem, bikulatomidem, skorzystamy czy też posiłkujemy się osoczem mocnym PRP, który ma zbawienne znaczenie na skórę twarzy, ale też i na włosy, ponieważ czynniki wzrostu działają przeciwstarzeniowo, pobudzają mieszki włosowe do wzrostu. Dzięki temu ten włos będzie grubszy. Ale znowu, terapie miejscowe są często uzupełnieniem leczenia farmakologicznego i nie powinniśmy jednak zapominać, że najważniejsze jest po prostu skuteczne leczenie. Ważne jest dbanie również o skórę głowy, ponieważ to uzupełnia nam każdą terapię, zarówno u kobiety, jak i u mężczyzny. I że dzisiaj możemy tak naprawdę już skutecznie walczyć nawet z genetyką. Jeżeli pacjent zgłosi się do nas po czasie, czyli na samym początku, to wcale nie musi wyglądać jak jego dziadek czy też ojciec i nie musi być łysy, ale może mieć te włosy, na które tak samo mężczyźni, jak i kobiety bardzo zwracają uwagę. Dzisiaj właśnie przedstawię naszą gamę na wypadanie włosów od marki Tigre. Oczywiście posiadamy w swoim ofercie produkty, które są do leczenia, do pielęgnacji, jak również do suplementacji doustnej. I jeżeli chodzi o tą pielęgnację taką podstawową, to w swojej ofercie posiadamy szampon Anaplast, który tutaj też właśnie między innymi zaprezentowaliśmy na dzisiejsze spotkanie. Szampon do użytku codziennego, wspomagający tutaj wzrost włosów poprzez działanie na podział mieszka włosowego, na komórki. Drugi składnik, który znajduje się w składzie, to jest hydrolizat protein pszenicy, który daje takiego efekt push-upu, masę włosów. Regulację hormonalną poprzez blokowanie 5-alfa-reduktazę monolaurynia i naczynia głównie pobudza mikrokrążenie tłuszczy, który wpływa właśnie na odżywienie i mikrokrążenie. Dodatkowo w swojej ofercie, oprócz pielęgnacji, czyli szamponu codziennego stosowania, posiadamy suplementację. Tutaj również dla Państwa przygotowaliśmy nasze suplementy, a mianowicie Anacaps Reactive. Anacaps Reactive jest stosowany przy wypadaniu okresowym. To jest przede wszystkim suplementacja, która jest dostępna w aptekach, suplementacja przebadana na bazie naturalnych składników, ponieważ w tym składzie jest krzyw polny, aminokwasy, wyciąg z czarnej borówki, żelazo, które też jest taki najbardziej zawsze przez lekarzy zlecane, ferytyna i żelazo, jeżeli jakiś problem jest z wypadaniem włosów, i selen, który chroni przed wolnymi rodnikami. Przyjmuje się jedną kapsułkę dziennie. Drugim suplementem diety jest Anacaps Expert. To już jest suplement diety, który jest stosowany przy przewlekłym badaniu, czyli jeżeli jest już taki dłuższy problem. I tutaj również jest dobrany odpowiednio skład składników naturalnych, które pobudzają mikrokrążenie, wzmacniają te włosy, odporność, siłę. Tutaj jest również witaminy z grupy B,
i ostrokwasytamiczki, które wznawia tą fazę wzrostu w fazie anagenu. Dodatkowo tutaj było mówione o przeszczepie włosów. W swojej ofercie również posiadamy wcierkę, która może być stosowana przy długotrwałym wypadaniu włosów w monoterapii do wcierania raz dziennie. Mogą oczywiście stosować ją zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Może być stosowana w połączeniu z lekiem minoxidilem, który najczęściej, mówię tutaj o minoxidilu, zarówno do ustnym, jak i minoxidilu zewnętrznym stosowaniu, jest najczęściej przez dermatologów tak naprawdę w wypadaniu przewlekłym czy w wypadaniu androgenowym polecane pierwsze takie leczenie, jak i również właśnie wspomagające przed i po przeszczepieniu włosów. Jeżeli chodzi o skład Nordic Expert, to również ta wcierka jest dostępna w aptekach. W składzie tutaj znajduje się amfora, to jest ekstrakt rozkrokwasytamicy, który ma wpływ na zakotwiczenie tego włosa. Lespedeza, która przedłuża fazę tego wzrostu, reguluje szlak QND, zmniejsza aktywność androgenową. I mantralidon pobudza to mikrokrążenie, zwiększa zakotwiczenie w macierzy zewnątrzkomórkowej. Chodzi o to, że podsumowując tak tą moją prezentację, mamy kompleksowe wsparcie, jeżeli chodzi tutaj o problem wypadania w swojej ofercie, czyli tam suplementację doustną, szampon, czyli do codziennego stosowania, również w swojej ofercie posiadamy odżywkę Anafas, jak i wcierkę Neotic Expert. Jestem już po konferencji i tak sobie pomyślałam, że pokażę Wam, co dostałam w prezencie od właśnie sponsorów dzisiejszego spotkania. Sama, szczerze mówiąc, nie wiem, więc od razu odkryjemy, co tutaj takiego jest. Widzę, że dostałam zaproszenie od kliniki, od co na darmową konsultację trychologiczną. I wiecie co? W sumie, to czemu nie? Mogłabym się wybrać na taką konsultację i przebadać sobie skórę, zobaczyć w jakim ona jest stanie, moje włosy i cała reszta. Widzę, że mam tutaj do wyboru nawet dwa adresy, więc może, dlaczego nie? Bardzo fajny pomysł, ale tutaj właśnie w tej torbie też był suplement, no bo skoro dzisiaj była konferencja dotycząca przeszczepu włosów, pielęgnacji włosów i nie tylko, to myślę, że idealnie się tutaj właśnie łączy ten suplement diety na skórę, na włosy i na paznokcie. Mamy tutaj połączenie witaminy C, E, D-biotyny, L-melatoniny, cynku i żelaza. No, bardzo fajnie, stworzone przez specjalistów. Pierwszy raz, szczerze Wam powiem, widzę takie suplementy i myślę, że wprowadzę je do swojej, jak to się mówi, diety codziennej, ale to za jakiś czas, ponieważ teraz używam inne. No dobrze, i sprawdźmy, co jest tu. No i jak widzicie, mamy tutaj boks, a w boksie tandaram, dwa produkty. Mamy szampon, szampon do, czekajcie, tu będzie na pewno opisane, tak, uzupełnienie kuracji, żeby było dobrze widać, o, uzupełnienie kuracji przeciw wypadaniu włosów, wzmacnia i odżywia, pojemność 100 ml, do testów, nie znam, zobaczymy jak się sprawdzi, nie zwracajcie uwagi na to, że jest tutaj napisane tester, w sumie to mogliby sobie darować i nie dawać takiej nazwy tutaj naklejki, no ale dobrze. Nieważne, słuchajcie, robimy to na żywo, otwieram na żywo, więc ja nie będę przed Wami niczego tutaj udawać, ale co jest ważne, mamy tutaj suplement. Suplement, który ma przyspieszać wzrost włosów, poprawiać mikrokrążenie i grubsze, dawać grubsze i mocniejsze włosy. Jedna kapsułka dziennie na 30 dni, czyli powinno być tutaj 30 kapsułek. I zobaczcie, tutaj są też bardzo fajne informacje, a mianowicie to, że może być to suplement stosowany od drugiego trymestru ciąży i w okresie karmienia piersią. W przypadku wrażliwej skóry głowy po leczeniu onkologicznym co najmniej jeden miesiąc po zakończeniu leczenia.
i zalecana jest konsultacja u lekarza lub farmaceuty. Wegański suplement bez glutenu do testów, leci do testów. Także takie dostałam boksy, że tak powiem, takie prezenty po dzisiejszej konferencji. No, to teraz już wiecie co i jak. Co dzisiaj robisz na kolację? Widzę tu jakiś boczek. Pastę piselli. Krewa. No ja troppo bello. No tak, słuchajcie, makarony z groszkiem. No makaron, no pasta z groszkiem. Dobrze, niech ci będzie. Nie makaron, tylko pasta. Pasta z groszkiem i z boczkiem, za którą ja nie do końca przepadam, ale to jest jedno z ulubionych dań Massimo. Więc słuchajcie, musi być jakiś kompromis. Dzisiaj będzie pasta, nie makaron, z groszkiem. A to dla kogo? No, dla sąsiadów. Tak, dla sąsiadów. Idziemy im zanieść. A wiecie dlaczego? Dlatego, że użyczyli nam jednego jajka, którego nam zabrakło. Że idę do sąsiadów zanieść im pasta piselli con pancetta. Dobra, to jest nasze. Kochanie, jak wyszło? Dobre? No, dobre. Dobra, no, ty dla ciebie to jest zawsze dobre. Także kochani, zabieramy się za kolację. Żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Buziaki, pa! Buziaki, pa!